Witam Was bardzo serdecznie. LEGO dzisiaj dość nieoczekiwanie zaprezentowało nam kolejny zestaw ze swojej nowej serii Icons, która zastąpiła serię Creator Expert, dobrze znaną i lubianą. Mowa tutaj o zestawie Kolejka Górska z pełntlami. Sam zestaw mieszka w 1900 zł. Będzie on zawierał aż 3756 elementów i będzie dostępny w sprzedaży w sklepach LEGO od 5 lipca 2022 roku. Tam zestaw zastępuje nam Kolejkę Górską, która wyleciała w w zeszłym roku, najmniej no, skokują to ta piękna konstrukcja, ale czy tak do końca piękna? Zacznijmy od pierwszej podstawowej sprawy. Sama nazwa tłumaczenia polskiego Kolejka Górska z pętlami. Hmm. To mi też właśnie na samym początku w tym wszystkim i nie pasi. Jak dla mnie powinna zostać to zastosowana ta nazwa, która jest na samym szczycie tej pięknej budowli, czyli LUB. oznacza tak naprawdę to samo co w wypadku tego tłumaczenia Kolejka Górska, czyli pętla, ale. Jak dla mnie o wiele lepiej by brzmiała ta nazwa, tak bardziej dostojnie i nawiązując do samej tej tematyki, jak będę tutaj spojrzeć, w różnych parkach rozrywki, jeżeli wybudowana jest taka właśnie kolejka górska, ma ona jakąś nazwę, która ma przekonywać nas, że jak nawet wsiądziemy, to przeżyjemy rozrywkę i przygodę życia. I tutaj również jak dla mnie ten lub bardziej pasuje, jest to niepotrzebny żamie, które Lego od razu nam zrobiło, aby powiedzieć, tłumacze nam zrobili i przetłumaczyli w pełni tę nazwę na język polski. Tyle o samej nazwie. Jaką to konstrukcję dostajemy. Sama konstrukcja zrobiona fajnie, ciekawie i bardzo intrygująco, interesująco. W starej wersji kolejki górskiej dostawaliśmy to zrobione bardzo prosto. Podjazd, zjazd, parę zakrętów i cała przygoda się kończyła. Tutaj Lego poszło całkowicie inaczej tą drogą i oddał naszą rękę. Po pierwsze, kolejkę górską z bardzo wysoką wieżą, z prostej przyczyny. Wieża, którą tutaj mamy, została wyprodukowana z bardzo prostej przyczyny, ażeby Wagonik, który jedzie do góry miał wystarczającą siłę rozpędu, która pozwoli mu przejść całą tą, jakbym sobie powiedzieć, krótką trasę, ale z wieloma pętlami, więc grawitacja z grawitacją i musi być odpowiednia siła dostarczona, żeby nam ta kolejka przejechała pięknie, ładnie. Po kolorystycznym jest tu również bardzo fajnie i ciekawie to Sama wieża wykonana w kolorze niebieskim, jak i podpory, które są tutaj zrobione, również w kolorze niebieskim. Wydaje się to bardzo fajnie i ciekawie, taka monotematyczna, Kolorystyka, która została tutaj zaprezentowana. Tory w kolorze pomarańczowym to są standardowe tory, które Lego nam zawsze oddawało do tego typu budowli i najlepiej się sprawdzają tak naprawdę przy budowlach tego typu. Sam wystawczynik jest też bardzo bogaty w minifigurki. Tych minifigurów tutaj nie brakuje, bo naprawdę znajdujemy tutaj aż. 11 minifigurek figurek i wiewiórkę. Nie wiem tak naprawdę co lego ma w tym roku, że nam nasze ręce tyle wiewiórek. Mogliby to zrobić jakiegoś innego zwierzaka, może kotka, pieska może jakiegoś nowego, ptaka nowego, który tu się pojawił. A tak dostaniemy kolejną wiewiórkę naszej kolekcji. Jeee, fajnie! Bardzo ciekawe. Same figurki, tutaj jesteśmy, są zróżnicowane pod każdym względem. Dostałem tak naprawdę pełen przekrój różnych fajnych, ciekawe zaplanowanych mini-figurek. Zarówno gości, którzy tutaj odwiedzają, ale też pracowników, którzy tutaj są, pracują i zabawiają, gości, którzy tutaj przebywają. Poza kolejką górską znajdujemy tutaj również dwa stanowiska z jedzeniem, które są dobrym dopełnieniem tego zestawu. Sama konstrukcja, jakże i to widzimy na informacji na pudełku, może być zasilona silnikami, które możemy sobie niestety dokupić oddzielnie do tego zestawu. I co jak dla mnie mnie zawsze bardzo mocno dziwi, Będę powiedzieć, nie spojrzeć, zestaw jest bardzo mocno ekskluzywny, bo kosztuje ona 1900 zł. Ale za tą kwotę nie dostajemy tutaj tak naprawdę najważniejszą funkcję, która powinna tu się znajdować, czyli elektroniki, która by na to zasilała wszystko i nie musielibyśmy ręcznie kręcić korbką, która się tutaj znajduje. Owszem to nie jest męczące bardzo, ale wypadku tego zestawu jak tutaj prezentacyjnego i za tak duże pieniądze powinno być tutaj zastosowane, bo tym zestawem raczej dzieci nie będą się bawić. To bardziej kupuje się do budowania parku rozrywki, że chcę sobie to postawić w jakim godnym miejscu i zaprezentować. Co by to? To jest najbardziej godna funkcja, którą możemy użyć akurat do tego produktu. Wiadomo, kłuski zawsze poznają klockami, są to zabawki, ale wypadło takie zestawy, jak to serii Creator Expert, bardziej LEGO też tu stawiało na funkcję prezentacyjną, a mniej na funkcję zabawową. I tu właśnie w tym zestawie widać 100% prezentację, która została tu oddana, bo jest naprawdę bardzo fajna i bardzo ciekawie to wszystko się nam tu prezentuje. Czy cena pokrywa się z klockami? Po części tak i po części nie. Tak, no wiem wcześniej. Ten model powinien zawierać elektronikę. Za tą cenę LEGO powinno to dawać standardzie, właśnie te elementy elektroniki, które same by nam napędzały to wszystko. Wtedy owszem, jak dla mnie cena by się pokrywała 100% co do tego, co tutaj dostawaliśmy. A tak, to czuję tutaj lekki przeszczał cenowy, około 200 parę złotych, które to powinna być cena obniżona na ten zestaw. I wtedy bym powiedział, tak, cena jest dobra. Ale jak dla mnie to jeszcze jest jeden problem tego wszystkiego, bo... Tak naprawdę, co dopiero wyleciał model kolejki górskiej? W swoich miasteczkach mamy całą masę przeróżnych atrakcji, z których można się bawić, jeździć i dobrą spędzać od czasu, a tutaj po raz kolejny dostajemy model kolejki górskiej, owszem, w nowej wersji, z dwoma pętlami, ale cały czas jest to kolejka górska. Powinno być to zrobione coś innego przez projektantów, choćby nowy, diabelski młyn, który lepiej by się przyjął. Diabelskiego młynu naprawdę od lat już nie było, albo nowa karuzela, której też już od lat nie było wydane przez LEGO. Byłoby to o wiele fajniejszy dodatek do naszego wiosłowego miasteczka zrobić. Taką oto atrakcję w całkowicie nowej wersji. Czyli ten zestaw będzie sprzedawał dobrze, z tego jestem ciekaw, jak ten zestaw będzie dobrze się sprzedawał i jakie on będzie ceny osiągał u niezależnych sprzedających. Ale z tym to musimy poczekać jeszcze chwilę, jak trafi go on do ogólnej dystrybucji. A co wy myśli o tym zestawie? Napiszcie w komentarzach. A jak na razie, dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Jestem tym razem. Na razie.